Widzowie, mam dla was bardzo ważną informację. Jak wiecie, zbliżają się święta, a najlepszy prezent na święta znajdziesz na Voyan Shop. Dlatego najlepiej będzie, jeżeli złożycie zamówienie do 19 grudnia, ponieważ do tego dnia macie gwarantowaną wysyłkę jeszcze przed świętami, więc nie musicie się o nic martwić. Nie odkładajcie prezentów na później. Na Voyan Shop znajdziecie najlepsze rzeczy pod choinkę. Są to m.in. nowe bluzy, nowa pościel i wiele więcej kozackich rzeczy. Dołącz w te święta do Voyan Team! Wow, Pteś, czy to jest Minecraft Lego? Łooo, cię kręcę, jak to wygląda! Czekaj. Czy my znowu będziemy robili konkurs budowania, który oczywiście wygram? No oczywiście, konkurs budowania Lego, co nam wypada? Lecimy! Czekaj, wypadło mi coś. Co tam masz? Lego domek na drzewie! Mega proste, dobra, idę budować, nara! Dobra, powodzonka, a my widzowie zabieramy się za oszukiwanie w budowaniu. Oczywiście, że nie będziemy budować na serio. Weźmy sobie drzewko i słuchajcie, wybudujmy sobie taki prowizoryczny domek na drzewie, który zaraz uzbroimy i zrobimy lepszy. W sensie mamy komendę do napisania ulepsz i wtedy nasz domek na drzewie ulepszy się i stworzy się na jego miejsce znacznie lepszy. Patrzcie, mamy już tutaj coś takiego. Teraz zrobię tylko tutaj małe miejsce. No, czy to jest, widzowie, domek na drzewie? Niezbyt, ale myślę, że nasza maszyna do ulepszania to wykryje i zbuduje na miejsce tej budowli znacznie lepszą rzecz. Więc co? Klikamy komendę ulepsz, wpisujemy i sprawdzamy, czy to zadziała. Co tutaj powstało teraz? Sprawdzamy, widzowie. Wow! Czy to jest naprawdę ogromny domek na drzewie? Patrzcie na to, to jest przeogromne, ja bym tego w życiu nie wybudował sam. O, ja cię kręcę, Ptyś będzie ewidentnie coś podejrzewał. Czy tutaj jest nawet ognisko? Dobra, chodźmy od dołu to sprawdzić, jak to dokładnie wygląda. Tutaj nam się jakoś tak wkleiło dziwnie, to czekaj, ja to troszeczkę naprawię, bo to nie wygląda jakoś dobrze. O, tutaj damy trawę. No i jak nowe, co nie? Pięknie wygląda, wchodzimy do środka. Dzień dobry, co my tutaj mamy? Wow, czy to są cave'y? Tak, jakie ładne. Okej, a gdzie jest wejście na górę? Czekaj, czy to jest gdzieś tu? Ej, halo, jak się dostać do tego domku? To są chyba korzenie tego domku na drzewie. Ładnie to wygląda, ale czekaj. O, tutaj znajduję powoli miejsce, widzicie? Z tej strony jest właśnie wejście. To co, wchodzimy, najpierw sprawdzamy tutaj, co się dzieje. Patrzcie, zejście na dół. Oho, czyli tutaj drabinka. Można wejść. Chodzimy na górę. Okej, takim przejściem tutaj schodami. Wow, widzowie, dajcie. Ej, czemu spadło mi jabłko na rękę? Co tutaj się działo? Idziemy wyżej, na samą górę naszego drzewka. O, dzień dobry. Patrzcie, jakie drabinki Lego. Jak to fajnie wygląda. Ej, serio, ten świat Lego Minecraft wygląda pięknie. Dajcie znać, czy chcielibyście taki świat Lego własny. Okej, czekaj, tutaj są jakieś beczki, są jakieś rzeczy, tutaj są jakieś osobne pokoje. Widzicie? Wszędzie można robić jakieś różne rzeczy. Różne pokoiki, różne przejścia. Z tej strony jeszcze są jakieś beczki. Tutaj jest kuchnia cała. Wow, mamy własną kuchnię. Piecyk, tutaj też. No dobra, przechodzimy sobie dalej w takim razie. Czy jest tutaj coś jeszcze, co nie widzieliśmy? O, tutaj jest jakieś przejście wyżej, co? Ale tutaj widzę jakieś pomieszczonko. Halo, halo, co się tutaj znajduje? Dzień dobry. O, łóżeczko do spania. O, to świetnie, to ja sobie tutaj akurat odłożę drabinę, jabłko, sadzonkę dębu. O, i tutaj można sobie jeszcze zejść niżej. Ej, fajnie to wygląda. Dobra, weźmy sobie wyżej, czy coś jeszcze tutaj jest. Ja bym zrobił tutaj jakiś punkt widokowy, bo tutaj troszeczkę mi brakuje takiego punktu widokowego. Więc weźmy sobie jakieś deski i słuchajcie, postawimy tutaj taki domek na drzewie, na drzewie. O, no i pięknie. Patrzcie, jaki śmieszny domek będzie wybudowany. O, ja cię kręcę. Dobra, i weźmy tutaj teraz jakieś szkło. No to może być szyba, patrzcie. Pyk, jak ono tutaj ładnie się wpasowuje. Widzicie to? Tu są nawet takie malutkie szczegóły, które świetnie pasują. Wow, dobra, ładnie to wygląda. No i jeszcze oczywiście co? Daszek potrzebujemy, więc weźmy sobie pół. A, nie ma czegoś takiego jak półpłyta, jest tylko płyta, po prostu płyta. No to co? Weźmy sobie tą płytę i sobie tutaj wykończmy. Lego domek na drzewie. Ja, jak ładnie to wygląda. Dobra, i zejdźmy sobie na dół. No, resztę całą oczywiście my wybudowaliśmy, co nie? Tycho, jak ci idzie? Zrobiłeś już? Mogę tam do ciebie wbijać? Zapraszam serdecznie do mojego domku na drzewie. Co? Patrz. Wow! Co sądzisz? Ale fajne, te liany są takie minecraftowo-legowe, co nie? No bo to jest ogólnie zestaw Lego. Zestaw Legowicza, sprawdzamy w takim razie. O! Wiesz,
To jest prowizorycznie, co prawda, ale zobacz, bo ja tutaj chciałem uzyskać taki efekt tego przechodzenia pomiędzy tymi drzewami, wiesz co chodzi? Dobra, i co? I teraz sobie można sobie tu zejść. Aaa! Spadłem! Nie do końca można, ale wygląda jakby było można, nie? Ej, no, ale dziwnie się po tym chodzi, o, dobra, i co? O, dobra, no. Elo, chodzę. Chodzę sobie pod ciebie, jak jestem tordzonym! Jestem, ale jak ci się podobał ogólnie zamysł? Bo wiesz, no, wykonanie mogło być lepsze, ale zamysł? Nie no, nawet zamysł niezły, tylko właśnie, no w sumie tutaj da się wejść na górę, da się wejść tymi lianami, da się wszystko zrobić, domek jak domek! No. Moim zdaniem fajnie to wykombinowałeś, fajnie, że są te płotki, które w Lego płotkach wyglądają jeszcze lepiej. No. Prawda. No, wydaje mi się, że daje taką siódemeczkę na 10. A właśnie, to jest córki, że ci przerwę, ale to jest mój ulubiony blok teraz, drabina. Tutaj wygląda genialnie, patrz teraz to, no. Widzisz to? No, ej, łako, ona się ładnie kończy tutaj, spójrzcie! Mega, mega piękna. Ona jest tak ładnie podtrzymywana. Chodź teraz do mnie zobaczyć, co ja tutaj wybudowałem ciekawego, bo mój domek na drzewie, no, jest całkiem duży, wiesz? Ej, ja, wiesz, co ci powiem? Co powiesz, co powiesz? Co? Ja już kiedyś widziałem ten domek na drzewie. Gdzie? Niemożliwe! W książce do budowniczych. Ja! Niemożliwe, stary! Ja go wybudowałem sam, autentycznie, zobacz. Nie, normalnie w książce do budowniczych jest ten domek. No tu jest przejście... Nie, żadne... Nie, nikt by tego tak nie wybudował jak ja. No dobra, ale poczekaj, tu jest ładnie, w sensie ładnie to wygląda, te drzewie. I pa, tutaj też mam drabinki, widzicie, widzę. Czekaj. Drabina! Zapraszam cię do mojego domku na drzewie! Woohoo! Fajne, co? Ja bym tu mógł mieszkać, to jest naprawdę genialne. Ja też. Nie wiem, czy czułbym się bezpiecznie tak wlatając tutaj tak wysoko, ale są ogólnie git. Ale z elitrą jakbyś tu mógł wlatywać. Genialne by to było. Ej, a zróbmy takie drzewo na Wojenowica. A ja miałem taki pomysł, bo jest jedno miejsce na takie drzewo kozackie duże i zrobić w nim domek na drzewie. Takie drzewo serce. Serce! Nie no, mam taki pomysł. Jest to nawet blisko domku Nubka pomysł. Ja ci mogę pomóc, jak będziesz chciał. A, to ciekawe, dobra, to możemy budować jakiegoś niewidzowia. Ej, powiedz mi, czy coś oprócz tego drzewa tu zbudowałeś, bo widzę, że to jest jakieś niby jaskinia, czy coś? Jest takie przejście do tajemniczej jaskini. Nigdy nie wchodź do niej od trzeciej w nocy. Myślałem, że to jest w ogóle jakaś paszcza czegoś, ale to chyba nie jest żadna paszcza. Stary, tutaj już ogólnie chyba nic więcej nie ma, tak mi się wydaje. Wyleciałem po całym świecie prawie. Co ty robisz, stoi? Okej, dobra, wróciłem. Tobie się chciało budować specjalnie jeden blok wyżej, żeby tutaj zmieścić, to jest niesamowite. No tak, to tutaj tylko troszeczkę podbudowałem. Co? No jest git. Wygląda to naturalnie. A mogę to sprawdzić? No, sprawdź. Wiesz, to tylko sprawdzam, luzik. Co ty tutaj sprawdzasz? Dobra, i lecimy drukować, losować kolejną rzecz. Co teraz będziemy budować? Masz tam coś ciekawego? Tak. Co, wypadło ci, czy nie? Czekaj. O, poka. A nie, to nie, to jest moje, to są moje komendy. Ej! LEGO SZKOŁA! Dobra, budujemy LEGO szkołę! Let's go! Widzowie, a my oczywiście jak zwykle będziemy oszukiwać! Ale ta LEGO szkoła będzie naprawdę bardzo fajna, więc oglądajcie koniecznie cały odcinek. Ale zanim przejdziemy do kolejnej części, to pamiętajcie, że na Wojan Shop macie przekozackie rzeczy, takie jak na przykład cieplutka bluza Wojan Team z nowym kozackim wzorem Bitwa! Na którym są wszystkie złe postacie i wszystkie dobre postacie. I my uczestniczymy tutaj w walce, aby wygrać, aby dobro zwyciężyło. Jest również piękna nowa pościel Wojanowice. Podobno na tej pościeli będzie ci się śniły Wojanowice. Bardzo ładne. I patrz, tutaj kawałek widać tej pościeli. Jak widzicie, jest bardzo kolorowa. Na odwrocie widzicie też, tutaj macie informacje. Ładnie zapakowana, niczym na prezent. Na prezent, a idealnie się składa, bo jest okres prezentowy. Zróbcie zamówienie do 19 grudnia, aby mieć gwarancję wysyłki przed świętami na Wojan Shop. I cieszcie się prezentem z Wojan Team. Dołączcie do Wojan Team. Dobra, a teraz zaczynamy budować naszą szkołę. Szkoła będzie prosta. Ej, ogólnie mam pomysł. Zbudujemy najprostszą szkołę i zobaczymy, czy to nam faktycznie ulepszy. Ulepszy to, co my wybudujemy. Bo na obecną chwilę to drzewko na przykład zbudowaliśmy bardzo proste i nam ulepszyło do super ekstra drzewka. Więc jakbyśmy teraz szkołę taką zbudowali, na przykład tutaj widzicie, byłyby szyby,
Okej, ładne szyby, ale nie, no dobra, nie takie ładne jakby mogły być. Weźmy sobie czarne, dobra, czarna wełna. Postawmy sobie ją tutaj jako ścianę, widzicie? A raczej tablicę, sorry, tablicę. I tutaj w tej, w tym miejscu postawimy sobie schodki. Schodki jako siedzą. Oczywiście wstawiamy tutaj również okna, piękne okna. I została nam już tylko płyta. Płyta na górę, aby tutaj wszystko było ładnie zabezpieczone. No i co, szkoła wybudowana. Po tym, co tutaj zrobiliśmy, teraz wystarczy, że klikniemy komendę ulepsz. I w tym miejscu powinna pojawić się oszukana szkoła, czyli takiej, której normalnie bym nie wybudował, bo jest no ciężko do wybudowania, co nie? Taką szkołę w takim krótkim okresie czasu. No dobra, wygląda to dobrze. Teraz to musimy na oko wziąć, zaznaczyć i kliknąć ulepsz. Czy to będzie działało, widzowie? Czy pojawi się w tym miejscu ulepszona szkoła? Obserwujcie, bo będzie ciekawie. Uwaga, klikam ulepsz. O, pięknie, dobra. I co my tutaj mamy? Sprawdźmy, jak wygląda nasza szkoła. Co? Ej, tutaj mamy autokary szkolne. A co to jest? Co to? Ej, to są tory. Patrzcie, jak wyglądają tory śmiesznie w Lego Minecraft. I możemy zrobić taki zakręt. O, ja się kręcę. Czekaj, wózek weźmy sobie. Wózek. Ej, co jest? Nie ma wózka? Prostego, zwyczajnego? A bo to jest wagonik. Ojejku, wózek, wagonik. Ej, co? Jak to śmiesznie wygląda? Ej, patrz. Ej, dobra, wózek nie jest zrobiony jednak, ale dziwne. Okej, zepsujmy to, bo chciałem to tylko przetestować. Tory wyglądają bardzo satysfakcjonująco. Tutaj mamy 3 autobusy. I ogólnie tutaj mamy całą szkołę, resztę szkoły. Odwzorowane jest to całkiem dobrze, z tego co widzę, tak jak my to wybudowaliśmy. Co to jest? Matematyka, dobra. Zapiszę to po polsku, żeby tutaj się ptycho nie przyczepił. I patrz, no to mamy normalnie klasę. I tutaj nawet jest lepszy fotel. A ja zrobię taki fotel równy, żeby nauczyciel był równy z uczniami, a nie, że on ma jakiś super fotel. Zawsze zazdrościłem foteli nauczycieli. Oni zawsze mieli takie super, takie wygodne. A ja siedziałem na takim twardym. Napiszcie, widzowie, czy też tak macie. Okej, angielski tutaj jest. Angielski. Wchodzimy do środka. I oczywiście zamieniamy fotel. Let's go. Nauczyciel równy z uczniem. Idziemy dalej, sprawdzamy. Tutaj też fotel zamieniamy. O, no i pięknie. I wychodzimy, dobranoc. A co to jest? Geografia. Gegrografia. Napiszemy tutaj. Gegra. Idziemy dalej, dobra. Co my tutaj mamy w kolejnym pomieszczeniu? Co to? Ej, nie mogę tam się dostać? Jak się tam? Nie da się tam dostać. O, bo to jest ubication, czyli co? Ona jest zajęta? Ktoś tam jest? Halo? Aha, tutaj jest do umycia rąk. Dobra, wychodzimy z tej ubikacji i idziemy wyżej. Co się jeszcze tutaj znajduje? Ej, tutaj jest troszeczkę pusto. To jest drugie piętro ubikacji. Ej, serio? Takie zmarnowane piętro? Czekaj, chyba, że można wyjść i... A, tutaj wejść. Ło, to jest stołówka chyba. A co to jest? Redstone? Ale śmieszny redstone. Czekaj, ale śmiesznie jak on wygląda, lol. Okej, co to jest za biologia? No to piszę tutaj biologia. Ma biologia. Idziemy dalej, Nubek by tak nazywał tę lekcję. Chemia, no to memia, memiarska klasa. Okej, jakie ładne ty, jak na chemię typowo. Stoły alchemiczne, takie Lego. Świetnie to wygląda, wychodzimy stąd. I patrzymy ostatnią klasę, co to jest? Art, czyli jakaś tam kreatywna klasa. My napiszemy tutaj Wojan Team. Okej, klasa Wojan Team, typowo klasa dla Wojanowiczanów. O, pięknie. I co? I tutaj w sumie widzę coś kolejnego, co to jest? Kafeteria, no czyli jedzonko. Jedzonko, tutaj jest pyszne jedzonko, można sobie jeść. Ty, my w sumie... Ej, co jest? Czy tutaj są głowy na sprzedaż, czy o co chodzi? Można zjeść głowy? Dziwnie to wyglądało. A może to jest tyle osób w obsłudze? Czy coś tutaj... O, jeszcze tutaj jest. O, miejsce do pogrania w kosza, fajnie to wygląda. I tutaj wchodzimy do jakiegoś... A, dziewczyny. To jest przebieralnia dla dziewczyn, a tutaj jest dla... chłopoki. Chłopoki! I tutaj mamy chyba taki orlik zamknięty, zakryty. No dobra, spytajmy się. Ptycho! Zrobiłem już, a ty? Ptycho! Tak jest, kapitanie, zapraszam do mnie serdecznie. Wbijam. Ja zrobię szkołę w mieście. Tutaj do tej szkoły chciałby chodzić każdy. Oj, no ciekawe, zobaczymy, czy taki jest. Ej, czy to jest... To jest bogata szkoła, że tutaj masz dolara? Patrz.
dolar. No to jest bardziej napis S, że szkoła, ale może być. Haha, mamy dolar! Yo, to jest szkoła z dolarami. Okej, okay, co to jest? Co ja mam, a ty nie masz tego? Masz boisko. Mam i to boisko. Jest siatka taka fajna, widzicie? Jaka fajna siatka. No, ej. A tu zobacz, co jest zegar. Mi się bardzo kojarzy, jak masz szkołę. To taki zegar jakby. Ej, dobra, ten zegar zrobiłeś mega ładnie. Ej, która godzina? Wpół do komina. Dobra, trzeba zmienić godzinę, bo już wybiła godzina Wojantyn! Tak, najlepsza godzina do robienia zakupów! Wbijacie na wojarza, bo nasz wojarza pies. Godzina Wojantyn! I właśnie to, widzisz to? Czekaj, bo wezmę sobie tylko rzeczy tutaj Wojantyn, bo czajcie, że mamy w LEGO świecie rzeczy z Wojantyn, patrzcie. Ej, czekaj, wyrzuciłem i nie wyświetliło się, czekaj. Ej, co jest? Wyświetlają ci się te rzeczy? Mi nie. No pewnie, że tak. O, teraz. Dobra, patrzcie! Macie taką muszę kozacką koszuleczkę, Wojantyn! Bluzy, których już niestety nie ma. A dlaczego wam je pokazuję? Żeby wam właśnie pokazać, że niektóre rzeczy bardzo szybko znikają ze sklepu. I teraz na przykład mamy nowe bluzy, takie jakie mam na sobie. Są one z kolorowym wzorem i mają... Zaraz wam pokażę jaką grafikę, bo bardzo fajną. Spójrzcie, to jest ta grafika. Wojanowice bitwa! Tak! I ta, ten wzór może też tak szybko się wyprzedać, jak wzór Wojan Games, więc jeżeli robicie zakupy, to pośpieszcie się, bo mogą niektóre rzeczy się wyprzedać i będzie smutno. No dobra, wchodzimy do środka, co? Do szkoły. Zobacz twojej. To, widzisz to, widzisz ten blok? A, wycieraczka! No, ale to jest taka typowa, taka wiesz, metalowa, co jest, nie wiem... Tak, jak w szkole zawsze była! Dobra, wycieram nogi, skaczę, normalnie. A w środku normalnie. Nic nie ma, tam nie ma, jest w budowie szkoła. A, no można było chociaż siedzonka dać jakieś na szybko. Ja, co, co myślisz, że ja szybko umiem budować? Przecież ty w ogóle czasu nie dajesz mi. Nie no, i tak tutaj szybko w miarę wybudowałeś taki budynek. Dobra, ale zobacz teraz na moje, bo wybudowałem, myślę, że całkiem zacną szkółkę. Dobra, jestem ciekawy, a ty zrobiłeś szkołę podstawową, liceum, technikum, czy... Ja w sumie mam kilka szkół w jednym. Co to jest? Uhu! O stary, to wygląda jak szkoła z Roblox. Tak, ej, faktycznie w sumie, na Brookhaven jakimś. Zobacz. Ej, genialne! Ty pyta... co? Fajne, co? Nie, bo mi, odebrało mi mowę. Ej, genialne, a czemu tu woda się wylewa? Tu jakaś rura? Taka pękła, sadzawka, co? Wiesz, fontanna, szkolna. Fontanna? Mm-hmm. To trochę dziwne. Dobra, wejdę do środka. Czemu geogra... dziwne? Najlepsza fontanna na świecie. Ej, są na dworze. Ej, to było fajne. Patrz, i tutaj geografia po polsku, bo ja to sam budowałem. Ej. Ale patrz, w lato byłoby to mega fajne, bo by wtedy, wiesz, uczniowie by oddychali ciepłym powietrzem, znaczy świeżym powietrzem, ale w zimę to by było zimno. No w sumie tak, no w sumie cały czas trzeba by było wychodzić z klasy, tak. Iść na zimne powietrze i przechodzić do kolejnej klasy. A to jest... wygląda jak szkoła prywatna w ogóle jakaś. To jest no takie otwarte, dziwne, że w sumie taka otwarta szkoła. To jest music class, czemu tu jest computer lab, a na dole masz... Bo wiesz co, na górze jest dla obcokrajowców. A i to mega, jak ty to przekminiłeś? Nie wpadłem na to nigdy, co ty gadasz? No właśnie. Jestem mega mądry. No i tutaj no, i tak to wygląda. A ty co to jest z tymi główkami? Komputer lab? Co z jakimi główkami? A, tam. Wiesz co, bo to jest szkoła dla osób, które jedzą główki. Dobra, wiesz co, nie, to ja nie chcę tu chodzić. Ja to naprawdę dziękuję za zaproszenie, ale ja nie chcę tu chodzić. I w ogóle są stoły, które nie mają krzeseł. Okej. Okay. Ej, ale to są takie krzesła stołówki, są, ale nie mają stolików. O, krzesła, stolików. A, to już gorzej. Ale te fajne są te, jak to się nazywa, traktory. No. Nie traktory, co ja mówię. Zobacz, jakie tory, tory fajne, zowa. Wiesz, ja nazwałem autobus traktor? Co jest, Pteo? Co ty robisz? Jak ty tak mogłeś to nazwać? Losu, losu! Co nam wypadło? Lego super samochód! Jezu! Ja ci powiem, to i w sekrecie nienawidzę budować samochodów. Ha, a ja uwielbiam, wiesz czemu? Bo zawsze ja mi super nienawidzę. Idzie, widzowie! No nie, idę. Haha, dobra! O mój widzowie, jakbym ja miał sam teraz budować auto, to bym chyba oszalał. W życiu bym nie chciał budować auta, przecież to jest tak trudne. Ale widzowie, oczywiście, oczywiście, że my tutaj mamy rzeczy, dzięki którym będziemy mogli to wybudować lepiej i piękniej. Więc zróbmy to pięknie. Zróbmy na samym początku takie prowizoryczne auto. Zróbmy niebieskie, niebieskie autko, żeby było w kolorach Wojantyn. Dokładnie tak, dobra. Zróbmy coś takiego, tutaj będzie. Będą oponki. Okej, okay, z tej strony, z tej strony, z tej strony. Wydaje mi się, że git. Do oponek damy tutaj, o, ładnie. Szprychy. Szprychy w oponek. Szprychy mnychy. Ptyś, mnyś, mnyś, ptyś. Dobra, i teraz to.
Okej. I słuchajcie, będzie auto, piękne auto sportowe. Właśnie, bo to jest super samochód, więc musi tutaj być, o, coś takiego. I teraz z tej strony damy okienko. Czekajcie, gdzie to okienko możemy postawić? Tutaj szkło postawmy po prostu i będzie super. Elo, jak to wygląda? Dobra, tutaj postawmy drzwi i sprawdzamy, jak będzie wyglądało z drzwiami auto. Lol, widzieliście kiedyś auto z drzwiami? Bo ja nie. W sensie, nie no, w sumie auto jest z drzwiami, ale takimi drzwiami, które masz w domu normalnie, wiesz o co chodzi? Okej, takimi domowymi drzwiami. I tutaj dajmy do tego auta spoiler z tyłu, spoiler, w sensie wiesz o co chodzi, mordeczko, to ta rzecz do aerodynamiki. Ja, to wygląda jak samolot, a nie jak auto. O co tu chodzi? Dobra, wiecie co? Jak dla mnie, to auto już jest gotowe. Sprawdzimy, czy ulepszenie tutaj w ogóle zadziała. Bo na obecną chwilę, to ja to zrobiłem tak słabo, że może nie zadziałać. Ale zobaczymy, widzowie. Kibicujcie mi koniecznie. Ja teraz tutaj wpisuję ulepsz i sprawdzamy, czy będzie działało. Gdzie jest tabliczka? O, tabliczka z napisem ulepsz. I sprawdzamy! Ej, co? Co to jest? Czy to jest felga tylko? Co myśmy zrobili? Toż to jest Bugatti! Niebieski jeszcze w dodatku! O, ja cię kręcę, ale potężne auto! Ja cię kręcę, nie no, Bugatti to jest wymarzone auto, ale takie... O, ja cię kręcę, jak tutaj jest ładnie to zrobione! Patrzcie od środka, jak te koła są przyczepione tutaj tak realistycznie. Tutaj taka tarcza hamulcowa, taka ogromna. Ej, dobra! Ktokolwiek to robił, to nawet takie największe szczegóły. Patrzcie, jaka tarcza hamulcowa ładna! Dobra, lusterko, tutaj jest jakieś lusterko? A, no, w sumie nic nie widać w odbiciu. Ej, zobacz! Nawet szyba jest tak do połowy otwarta. I idziemy sprawdzić środek. Co jest? Patrzcie, jak w środku to wygląda! O, ja cię kręcę! Ale potężne auto! I to są fotele? Patrzcie, jak fotele mocarnie wyglądają! Ej, dobra, jakbym usiadł teraz na tym fotelu, to mam trochę daleko do tych pedałów tam, wiecie? No, daleko tutaj, no bo nie dosięgnę. No, musiałbym coś zrobić, żeby tutaj dosięgnąć. Okej, co, o co tutaj chodzi? Weźmy, da się tutaj przejść? Co to jest w sumie za blok? Terakota? Co to robi terakota? Terakota! Wychodzimy sobie i sprawdźmy, czy coś jeszcze tutaj się znajduje ciekawego na tyłach. Yo, czy to ma silnik na przykład? Chciałem sprawdzić, czy... O, ja, to ma silnik! To ma realistyczny silnik! Wejdźmy do środka tego silnika, sprawdźmy. Yo, marzenie, nie? Nie, to auto. O, ja cię, co? To jest realistyczny silnik? O, ja nie wierzę! O, ja cię, to jest prawdziwy silnik. Co jest? Komuś się chciało tak to robić? Czy to są tłoki tutaj jakieś wszystkie? O, ha, ha! O, ja cię! O, jać, dobra, weźmy, przejdźmy tu. O, jak to się prezentuje. Ej, dobra, ktokolwiek to budował, no jest mocarny. A co to jest? Ja nawet nie wiem, co to są za części tutaj tego silnika. Weźmy sobie do środka. Ej, jakieś pomieszczenie losowe, puste. Dobra, wychodzimy stąd. Czekaj, jak stąd wyjść? O, dobra, dzień dobry. Idziemy spytać się Ptycha, czy skończył, bo my ewidentnie przesadziliśmy. Ptycho, jak tam twoje autko? No, nie wiem sam. No przyjdź do mnie, zobacz jak wygląda. Haha, co to jest? O, to jest... Ej, w sumie? Ja myślałem, że ty ciągnik zbudowałeś, ale ty, ja teraz widzę, to jest monster truck. To jest taki monster truck. I zobacz, to jest silnik ma taki... No nie wiem, czy to jest ładne, czy nie, tak... Ej, dobra, zrobiłeś giga moc. Jak ty to zrobiłeś, stary? To jest niemożliwe. Ty oszukujesz pewnie, stary. No nie, no co ty, no tymi popłytkami i tak dalej, no nie, mi się nawet podoba, bo, ale nie wiem. Dobra, ej, mega wygląda, naprawdę, i tu można wejść. Ej, dobra, nie, wygląda to naprawdę mocarnie i dla podoba mnie... Podoba ci się? No mega fajne, stary, ja nawet nie wiem, jak ty to zrobiłeś tak szczegółowo, takie małe auto tak szczegółowo. No bo nie chciałem też robić dużego, bo na pewno bym nie zdążył i duże wyglądają bardzo brzydko i są koślawe. A to nie mogą być takie duże, szczerze. No, wiesz co? Moje wyszło całkiem duże i wydaje mi się, że nie jest koślawe. Chodź zobaczyć. To nie wiem, no szczerze, ja jestem ogólnie zdania, że auta w Minecraftcie nie są takie dosyć brzydkie, jak są duże. No to zobacz moje, jak wygląda. Ja wolę, jak są takie właśnie mniejsze. O co chodzi, co? Fajne, co? No, co to?
To... Czy to jest... Lego Bogatti! Wojtek, spójrz na mnie, proszę spójrz na mnie. No co tam, stary? Wiesz co ci powiem? Powiem ci tylko tyle, że jesteś oszust i nara. Ej, Ptycho wyszedł! Nie! Ptycho nie wytrzymał, widzowie! Oh my god, dobra. Ptycho ewidentnie nie wytrzymał tego odcinka z konkursem budowania. Następnym razem, widzowie, będę musiał troszeczkę chyba robić mniejsze te budowle. Ej, on wrócił? Tego, jakby co, to ja po prostu zaprosiłem znajomych do pomocy w budowaniu. Tak. No dobra, pokaż mi, co tu masz w tym aucie, no niech ci się już no pochwa, stary, to jest realistyczny silnik, zobacz, zobacz stary, tutaj lecisz. Zobacz, realistyczny. LOL, faktycznie! I stary, możesz zobacz, tutaj wejść do niego, zobacz. Mega! Weź. I zobacz, jesteś w silniku. Mogę do silnika wejść? A wiem, że silnik nie jest pusty. No, no nie jest, jest wypełniony, to zobacz. Dlatego to nie jest realistyczne. Ja, jak to nie realistyczne? To wygląda pięknie. Randomowe rzeczy tu są. Chociaż nie, faktycznie on jest realistyczny. Dobra, cofam to, co powiedziałem. No, zobacz to. I to jest wszystko zrobione tak mocno. To jest jakby jakiś kabel do akumulatora. Zrobione tak jakby, czyli... Co? Czyli to ty budowałeś, czy nie ty budowałeś? Ja, oczywiście, że ja. Co? Wywnioskowałem z twojej mowy, że ktoś to zrobił. Dlaczego niby? No dlaczego? Powiedziałeś, że jest to tak zrobione, czyli ktoś to zrobił. Jest to zrobione przeze mnie, zapomniałem dodać. Wiem, no dobrze, ej, nie spojrzałem na tył. Ej, z tyłu to też wygląda pięknie. Nie no, Bugatti, ja cię kręcę, Bugatti. Ej, no tył jest bardzo ładny, te lampy, wow. Dobra, jeżdżenie Bugatti to jest ewidentnie przesada, nie? Jakby ja bym, nie, ja bym się bał to auto w ogóle ruszyć tym autem. Odpalić bym się bał to auto, a co dopiero jeździć. Dobra, fajne, co nie, budowle, ale następnym razem będę musiał zbudować mniej skomplikowane. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.